Podoba ci się? No. Nie jest duży? No, przestrzeń się zrobiła jeszcze tak bardziej, nie wiem, namacalna, bo tak to hipotetyczny dach to zupełnie inaczej w wyobrażeniach. Dla mnie jest strasznie wysoki ten budynek z zewnątrz, nie masz takiego wrażenia? Tak jakbyśmy mieli kolejne piętro normalnie. Ale fajnie, fajnie, że już jest dach. Siemanko. Cześć. Dzisiaj jesteśmy na budowie, żeby pokazać wam, jaki błąd zrobiliśmy. Dlatego jest ze mną Jola, bo sam bym sobie nie dał rady, bo będę wchodził na górę. Operował łatą albo kontrłatą, nie wiem, nie znam tego fachowego nazewnictwa. I pokażę wam, co zrobiliśmy źle z wiązarami i co można było zrobić inaczej i co my zrobimy, żeby tą sytuację uratować. No co, trzeba było nosem włączyć nagrywanie. Bo zimnobrączki. Dobra, no to tak, w dużym skrócie ta moja wysteczka to jest dzisiejszy rekwizyt. No i tak, opowiem wam, co w ogóle zrobiliśmy źle, od tego zacznijmy. Podejdź tutaj, że nie włożysz. No to tak, mamy tutaj do ściany 26 cm między tym ostatnim wiązarem a ścianą. No i jest to zrobione po to, żebyśmy mogli po prostu tą ścianę tam szczytową, która o tutaj sobie kiedyś będzie, ocieplić. No i to jest super, jak najbardziej. Tylko problem zaczyna się taki, że nasza jakby dachówka musi wyjść poza budynek. Chcemy zrobić to tak, że jeśli ocieplenie wychodzi tutaj 20 cm poza budynek, no to będziemy dorównywać dach jakby do ocieplenia. Nie wychodzimy poza, bo nam się nie podobały takie budynki. No i teraz rodzi się taki problem, że skoro tam mamy 26 cm, tu mamy 24 i tutaj jakieś 20 parę będziemy musieli wyjść, no bo jeszcze tam jakaś deska szczytowa ma dojść, no to okazuje się, że 70 cm, tak plus minus, jakieś 75 nawet, taka deska wisiałaby sobie w powietrzu, czyli ona byłaby przyczepiona do wiązara gdzieś tutaj i tyle, no może gdzieś tyle, byłaby w powietrzu. No i myślę, że nawet nie byłby to wielki problem, gdyby ona tak sobie sama miała wisieć. No ale musimy na nią położyć membranę, później położyć dachówkę. No i ktoś po niej musi chodzić, żeby tą dachówkę wykończyć też gdzieś tam na zewnątrz. No i u nas zrodził się taki problem, że pan dekarz powiedział, że no nie ma za bardzo takiej możliwości, żeby w ten sposób to położyć. Nie wydaje mu się to, żeby to było zgodnie ze sztuką. Zapytał, czemu w ten sposób w ogóle są zaprojektowane te wiązary. No i nie umiem za bardzo odpowiedzieć. Zmieniliśmy stronę budynku, żeby lepiej móc zobrazować, co mogliśmy zrobić. Także tak, pierwszą rzeczą, którą mogliśmy zrobić inaczej przy projektowaniu, to umieszczenie takich wystających wąsów, tak to nazwał zarówno kierownik, jak i nasz dekarz. Dzięki temu właśnie tą deskę moglibyśmy jakoś inaczej tam zabudować. Ja się na tym totalnie nie znam, ale wiem, że tych wąsów miałoby być tam kilka. Także wydaje mi się, że to rozwiązanie byłoby fajne, dosyć proste, zgrabne i nie byłoby problemu z umurowaniem ściany szczytowej. Druga opcja, jaką mogliśmy w ogóle zrobić, to przestawienie tego ostatniego wiązara, żeby wystawał poza budynek te 10 cm. W ten sposób moglibyśmy go wciąż jakby zabudować styropianem i nie byłoby problemu, jeśli chodzi o ocieplenie. A co my zrobimy teraz, żeby to uratować? Ponieważ, no, jak już wiecie, wszystko jest przymocowane, także odczepienie tych wiązarów i przestawianie nie bardzo wchodzi w grę. A w ogóle problem powstał przez to, że chcemy mieć tak zwaną ciepłą ścianę szczytową. To znaczy ściana szczytowa będzie ocieplona z każdej strony, zarówno od góry, jak i od boków. No i przez to ona musi być opuszczona. Więc razem z kierownikiem stwierdziliśmy, że w tym momencie najlepszą opcją jest wymurowanie ściany szczytowej, obniżenie jej o 10 cm, danie tam bardzo mocnego styroduru, prawdopodobnie 400 albo nawet 500, zobaczymy, co będzie na składzie, o tak bym powiedział. I dzięki temu będziemy mogli tą deskę położyć tak jakby na tym styrodurze. No nie tak jakby, tylko dokładnie na tym styrodurze. I wtedy ta deska z wystawania tam 75 cm skróci się do jakby 20 cm, tak? No bo będziemy mieć tutaj doczepienie do wiązara, w tym momencie będzie 26 cm luzu, później 24 cm będzie oparta na jakby wiązarze, na ścianie szczytowej i zostaje nam jakieś tam 20 cm, które będzie to poza budynkiem. No i na koniec tutaj ma dojść jeszcze jakaś tam inna deska na zakończenie.
Także tak chcemy to rozwiązać. Wydaje nam się, że to będzie dobrze. Z punktu widzenia też fizyki budowli będzie to super, dlatego że będziemy mieć całą ścianę szczytową ocieploną. A jak widzicie, te ściany szczytowe zaczynają się tutaj już jakby od samego rogu, tak? Bo to będzie taki trójkąt. Więc gdzieś tam na górze rzeczywiście to przemarzanie nie byłoby problemem, ale tutaj na dole to przemarzanie byłoby jak najbardziej problemem. No i jak mogliście w ogóle zauważyć, mamy folię taką niebieską i czarną, ponieważ dekarz nie chciał nam założyć membrany, to znaczy nie chciał, tu duże słowo, chciał, ale powiedział, że woli założyć takie chwilowe zabezpieczenie, no bo boi się, że jak będą murowane te ściany szczytowe, no to się to wszystko uszkodzi. Tak, mają zrobić to w tym tygodniu i liczymy, że uda się skończyć cały dach do końca roku, ale zobaczymy, jak to będzie, bo z planami różnie bywa. No nasze plany na budowie to chyba są tylko po to, żeby je przekładać, mam takie wrażenie. Tak, oczywiście są dwa kolory tej folii, nie dlatego, że tak celowo, tylko zabrakło, jak to bywa. Jak zawsze. No to jest dziwne, no producent napisał, że folia jest tam 12 na 6, okazało się, że no jednak do 6 to daleko jej, więc musiałem jechać na szybko gdzieś tutaj na składzie budowlanym coś dokupić, ale na szczęście się udało to wszystko ogarnąć. No dobra, na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie, że dotrwaliście w ogóle do tego miejsca. Liczymy na suba. I łapkę w górę. Na razie. Cześć. Dobra, jedźmy, bo mi zimno stópki. Poczekamy.